Freddy, great first hit. Later you had some problems, but finally great performance in a 14 hit. Unfortunately, we don't have points today. No, this was a match with a lot of emotions, high ones and low ones. It was tight all the way through. You know, we were swinging a 5-1 for us and then a 5-1 for Lublin. And, you know, even though we lost the game, I feel the spirit in the team was really high. And everyone kept fighting all the way through, and unfortunately we didn't get the result. But for myself, of course, my second and third hit was not great, but I'm very happy I was able to turn it around and was involved with two really good 5-1s in heat 13 and 14 with Kasper. So I feel we have something to build on, and hopefully we're going to put some points in the table soon. How are you getting ready for the next match? Another way meeting is waiting for us in Ostrów. Yeah, and I'm going to try and make a lot of practice this weekend and then make sure I'm going to be as prepared as possible for Ostrov. I haven't been there in a long time, so it's a new track for us this year, so we'll see how that goes. Thank you very much. Thank you. Bartek, nie udało się dzisiaj wygrać. Zacznijmy jednak od twojej postawy indywidualnej. Jesteś niezadowolony, czy jeszcze coś jest takiego, co cię denerwuje i chciałbyś bardzo zmienić? 8 punktów z bonusem to jest dobry wynik pod warunkiem, że twoja drużyna wygrywa. A jeśli przegrywa, no to zawsze chciałbyś pojechać lepiej i lepiej, żeby po prostu tych punktów było więcej przy twoim nazwisku. Ciężkie spotkanie dla nas, ale mimo wszystko, no nie wiem, próbuję na ten moment wyciągnąć jakieś pozytywy. Ta przegrana nie jest taka duża. Chciałem przypomnieć, że w zeszłym sezonie więcej tutaj przegraliśmy, a potem to odrobiliśmy z nadwyżką, także tak jak powiedziałem przed chwilą w innym wywiadzie, wszyscy chłopacy u nas narzekają, że mają za dużo mocy w silnikach. Wiemy, jaka jest pogoda, za chwilę się ona zmieni i okaże się, że te silniki zaczną jeździć szybciej, więc ja... Wiadomo, no chciałbym dla kibiców, żebyśmy mogli się dzisiaj cieszyć wspólnie z wygranej na meczu wyjazdowym, ale niestety nie możemy, ale trzeba wyciągać wnioski i iść do przodu. Osobiście chciałbym dorzucić więcej punktów, bo te umówmy się, że to minimum zrobiłem, ale jeszcze chciałbym po prostu zrobić więcej. Z perspektywy trybun to wygląda zawsze bardzo, bardzo prosto, więc ja zapytam tak jak zwykły kibic, najpewniej chciałby cię zapytać. Wydawało się to bardzo proste, ustawić motocykl na start, przytrzymać krawężnik i tak dojechać do samej mety. No nie do końca, bo faktycznie w jednym wyścigu gdzieś tam odjechałem za daleko i dwóch chłopaków mnie wyprzedziło. Potem się poprawiłem, zacząłem jeździć krawężnikiem, to ktoś mi tam przeleciał po zewnętrznej, także... Zasada jest jedna, jak się nie jest szybkim, to i cię wszędzie wyprzedzą, przynajmniej tak mi się wydaje, może się mylę. Ja muszę na pewno popracować nad prędkością w motocyklu, bo chcę jeździć szybciej, co za tym idzie, uważam, że jak będę jeździł szybciej, to poczuję większy luz i ta jazda będzie spokojniejsza i będzie skuteczniejsza. Powiedziałeś, podsłuchałem twoją poprzednią rozmowę, że i dla nas wyjdzie słońce, dlatego na koniec tego ci życzę, całej drużynie oczywiście i widzimy się w Ostrowie. Powalczymy o zwycięstwo? Oczywiście, że tak. Zawsze walczymy i myślę, że to było dzisiaj widać, że każdy chciał. Każdemu zależy, bo wiemy, że potem będzie łatwiej. Każdy chce jeździć w playoffach i chcemy walczyć o medale. Na pewno czeka nas teraz mecz wyjazdowy. Jedziemy tam po zwycięstwo. I po drodze oczywiście treningi jeszcze na domowym torze, bo wiadomo, przygotowujemy się do meczu wyjazdowego, ale też ja osobiście chciałbym mieć atut własnego toru, żebym czuł się na nim pewnie, wiedział czego używać. Wyjazdy są ciężkie i to się nie zmieniło od paru lat, że przyjeżdżasz na obcy tory i trzeba go poznać, posłuchać motocykla, jak wygląda próba toru, a w Częstochowie od zeszłego sezonu ja osobiście się męczę i nie mam gdzie łapać pewności siebie. Tej pewności ci życzę na koniec jeszcze raz i do zobaczenia w Ostrowie. Dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie za nas kciuki. Mateusz, przy twoim nazwisku tylko jeden punkt dzisiaj, jak ciebie znam, to za mało. Oczywiście, że jest to za mało. Nie po to trenowałem całą zimę, przygotowałem się, żeby teraz przywozić jeden punkt w meczu. Naprawdę strasznie źle się z tym czuję. Wiem, gdzie leżał błąd.
co mam nadzieję, że w następnych meczach będzie dużo lepiej. Na pewno będę starał się te błędy wyeliminować, które popełniłem. No i co, może jak wreszcie zrobi się żużlowa pogoda. No nie chcę też na cokolwiek zwalać winy, bo warunki były jednakowe dla wszystkich, ale liczę na to, że jak to się mówi, zły początek, dobry koniec. Mamy dopiero początek sezonu, być może jeszcze po zimie ta moja forma nie wróciła do tego, co potrzeba. Praca, praca, jeszcze raz praca. A co powiesz o dzisiejszym torze? Nie będę Cię pytał o jakieś tam kwestie techniczne, tylko o to, że jesteś zawodnikiem, który lubi się wynieść na szeroko, tam szukać prędkości. Dzisiaj ewidentnie trzeba jej było szukać przy krawężniku. Dla Ciebie, po Twój profil zawodnika, to jest problem, czy po prostu musisz się dopasować i wtedy w każdych warunkach jesteś w stanie powalczyć? Znaczy, no w tym jednym biegu, którym wygrałem start, właśnie chciałem pójść szerzej, no i niestety straciłem pozycję. Przy krawężniku zrobiły się takie delikatne kolejne. I po prostu jak tam się wstawiło tylne koło, no to tam była przyczepność, a po szerokiej był tak zwany suchy piach. Niestety nie szło tamtędy się pędzić. Co mogę więcej powiedzieć? Ja mogę tylko zakończyć i życzyć powodzenia w następnym meczu w Ostrowie. Tak, na pewno bym jeszcze od siebie chciał dodać na koniec, że dziękuję prawdziwym kibicom, którzy są ze mną na dobre i na złe. Którzy byli ze mną w zeszłym roku, kiedy ten wynik był naprawdę dobry. Ale są niektórzy też tacy, którzy w zeszłym roku pisali same dobre rzeczy w wiadomościach, a niestety już pojawiają się wiadomości negatywne. Nie chcę też nawet przytaczać, jakie to są wiadomości, ale wiem, kto jest ze mną na dobre i na złe, także na pewno będę chciał tym osobom, które mnie wspierają, w jakiś sposób to wynagrodzić, bo jest to wsparcie jest dla mnie bezcenne. I po prostu jedziemy razem, kibicujcie mi, ja będę od siebie dawał 100%, tak jak cały czas daję, tylko że po prostu niestety to jest sport, raz wychodzi, raz nie wychodzi, wiem gdzie leżą błędy, będę pracował, to mogę obiecać. A my możemy obiecać, że jako drużyna będziemy zawsze z Tobą, wiemy jak ciężko pracujesz i jeżeli ktoś tego nie rozumie, to apelujemy o konstruktywną krytykę, więcej spokoju i co, widzimy się w Ostrowie. Dokładnie, konstruktywna krytyka jest jak najbardziej mile widziana, więc jeśli ktoś ma taką krytykę, to bardzo chciałbym, żeby po prostu przedstawił swoje zdanie. No i co? Widzimy się w Ostrowie. W tym tygodniu jeszcze będziemy mieć dwie rundy DMPJ-ów, także też na pewno będę testował sprzęt, żeby było coraz lepiej. I mam nadzieję, że pójdzie to wszystko w dobrym kierunku. Mamy dopiero początek sezonu, jedziemy dalej. Dzięki Mateusz. Dzięki wielkie.